Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj znowu mam czas na to, aby się z wami przywitać, bo troszeczkę szybciej wstałam. No i pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zrobię, będzie otworzenie kalendarza z Sinseya. Kochani, ja przed szkołą chciałabym się dowiedzieć, czy jest tam coś, co w szkole będę mogła wykorzystać. Także, który dzisiaj jest? Chyba piąty z tego, co kojarzę. Piąty jest na samym dole. Także tak, no niestety nie jest to coś, co wykorzystam w szkole, ale na pewno jest to świąteczny akcent. I jak wyglądam, kochani? O, to nie masz kieł. Witajcie kochani, dzisiaj już się lepiej czuję, więc idę na miasto pozałatwiać wszystkie rzeczy, ponieważ muszę iść na pocztę i muszę odebrać przesyłki, które czekają na mnie w sklepie. Muszę wymienić kartę do telefonu i chciałam wam tylko pokazać, jaką mam dzisiaj stylówę, bo wyglądam tak naprawdę zimowo, czyli połączenie kolorku takiego brązowego z ekry. Bardzo mi się podoba, tak mi się bardzo zimowo to wszystko kojarzy. Do tego mam takie bordowe usta, założę bordową czapkę, bordową torebkę, także będzie taki fajny akcencik. Ale muszę się już spieszyć, ponieważ mój mąż wyszedł z domu, a to właśnie on mnie zawiezie do karuzeli. Zmiana planów, kochani. Zamiast bordowej czapki założyłam taki berecik. Stwierdziłam, że to wszystko będzie mi jakoś bardziej pasować. Jakoś brzydko wyglądałam w tej czapce. Poza tym mam jeszcze takie chore oczy, podkrążone. Jakoś nie umiem złapać ostrości. Słońce mi świeci w oczy i nie widzę, co się dzieje na ekranie. No właśnie. Mam nadzieję, że w tym berecie wyglądam lepiej niż w czapce. To znaczy, tak sobie wyobrażam to właśnie. No i kochani, jestem już w domku. Przytaszczyłam dwie ogromne torby, których wam nie pokażę, ponieważ w tych torbach są prezenty dla Paulina po nazwie sklepu. Ewentualnie moglibyście się domyślić, co jest w środku i co Paulina dostanie. Musicie mi wierzyć na słowo, że to były naprawdę ogromne torby. Do tego musiałam dokupić większe papierowe takie torebki, w których wkładamy prezenty do naszego kalendarza adwentowego, ponieważ my do tej pory miałyśmy dość małe, a ja wiem, że moje prezenty, które mam dla Pauliny, są dużo większe i nie zmieściłyby się nie dość, że do szufladek, to jeszcze do tych torebek, które miałyśmy. Dobra, to ja się rozbieram i biorę się za ogarnianie domku i rozpakowywanie i wkładanie prezentu do tych torebek. No. A dzisiaj moja kolejna otwarcie okienka w kalendarzu Kinder. I co tutaj mamy? Kinder Mini. No, lubię Kinder Mini, więc jest wszystko ok. Kochani, i jeszcze jedno, niektórzy z was hejtują nas za to, że cały czas we vlogmasach jest temat książki, a to spotkania, a to sama książka. Kochani, vlogmas, czyli taki daily vlog, charakteryzuje się tym, że pokazujemy, co się u nas w danym momencie, w danym dniu dzieje. No skoro mamy spotkania, skoro jesteśmy w aucie i jedziemy na spotkanie, albo jesteśmy w aucie i jedziemy ze spotkania, albo jesteśmy w pociągu w drodze na spotkanie, albo jesteśmy na samym spotkaniu, no to nieuniknionym jest to, aby to pokazać. Prawda? Musimy o tym mówić, no bo nic innego się w danym dniu nie dzieje, więc gdybyśmy miały ten temat książki unikać, no to by nie było tych codziennych odcinków. Poza tym książka, nasza książka jest naszą dumą. Jesteśmy zafascynowane tym, że ta książka powstała, że jest w sklepach, że zbiera dobre recenzje i że się tyle wokół niej dzieje. Także no, ten temat w grudniu niestety jest nieunikniony. Jeżeli was to już nudzi, no to nic na to, kochani, nie poradzimy. No i właśnie jest jeszcze mnóstwo pytań w związku ze spotkaniami, które odbywają się w Empiku, ponieważ nie wiecie gdzie, o której, zapraszacie nas do Warszawy, zapraszacie nas do Krakowa. Kochani, otóż w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu i w Krakowie już byłyśmy. Także tam już spotkań na pewno w najbliższym czasie nie będzie. W Krakowie byłyśmy na targach książki, a Wrocław, Łódź i Poznań, no to są spotkania w Empikach. Przed nami jeszcze spotkanie w Katowicach, w Gdańsku i we Wrocławiu. I tak,
w Katowicach. Widzimy się w Galerii Silesia, tam w Empiku, który jest nowo wyremontowany. I to spotkanie jest 7 grudnia w piątek, czyli teraz ten piątek, który będzie, o godzinie 18. I przypominam, Empik Silesia w Katowicach. Potem na drugi dzień czeka nas podróż, ponieważ w sobotę, 8 grudnia, widzimy się w Gdańsku i tam widzimy się w Empiku Galeria Bałtycka. Czyli zapraszamy te osoby, które mieszkają w Gdańsku lub okolicach i mają szansę po prostu podjechać. Ale czeka nas naprawdę taka szybka podróż ze Śląska do Gdańska. Jeszcze na spotkaniu musimy być wypoczęte, żeby jakoś wyglądać, także no... To jest dość trudne do zrealizowania, ale damy radę. I potem 16 grudnia w niedzielę widzimy się we Wrocławiu w Empiku Renoma. Także kochani, przed nami jeszcze 3 spotkania, przypominam, Katowice, Gdańsk i Wrocław. Oczywiście cała ta rozpiska jest... w opisie, jest na naszych socjalach, także wszędzie gdzieś możecie trafić na te informacje. W opisie pod tym filmem są także linki do wydarzenia facebookowego, także już powinniście wszystko wiedzieć. Kochani, cześć wam, wróciłam do domku, przyszłam ze szkoły, mamusia właśnie przyniosła mi zupkę, więc będziemy sobie teraz jadły obiadek. Dzisiaj na obiad mamy ogórkową, mama też przyniosła chleb, bo nie wiem czy wiecie, ale my jemy zupę z chlebem. No i oczywiście porozmawiam z mamą, co tam dzisiaj się w szkole wydarzyło, chociaż w sumie nie wydarzyło się nic takiego, o czym mogłabym opowiadać. Także nie wiem, o czym pogadam. Jaki temat się nasunie. Czemu straszysz widzów? Nie wiem, bo tak mnie znienacka pokazałaś, nie wiedziałam, jak mam inaczej zareagować. Też ładnie wyglądasz. Tak? No. Bo wychodziłam z domu dzisiaj. A gdzie byłaś? Byłam w sklepie, żeby odebrać twoje prezenty. Także mogę zapełnić kalendarz adwentowy. Jeszcze tego nie zrobiłam, ale już mogę to zrobić. Yeah. Kochani, i taka sprawa. Paulina kupiła sobie nowy telefon, ponieważ ten swój stary, staronowy, chciała oddać swojej mamie kochanej, ponieważ mój telefon, który mam od dwóch lat, no, 2 lata już mam ten telefon, a nawet i dłużej, jest trochę popalcowany, ale trudno. Jest on, na wykończeniu. On mi się psuje. Nie umiem już odbierać telefonów. Zacina mi się. O, i taka ciemność jest, widzicie? O, i nic nie idzie z nim robić. No i Paulina postanowiła, że kupi sobie nowy telefon, a ten mi odda. I Paulina już kupiła ten telefon kilka dni temu i chciała już wymienić karty w moim telefonie, ale niestety się nie dało. Moja mama miała tak starą kartę, w ogóle nie dość, tam było napisane... nie dość, że tam było napisane, że to jest z ery, a ery już nie ma, jest T-Mobile, to ta karta była w ogóle jakaś poprzecinana, no po prostu katastrofa. No i kochani, skoro będę już miała nowy telefon... To nie będziesz miała swojego konta na Instagramie. To teraz, kochani, możecie głosować. Czy mama ma zrobić sobie swoje konto na Instagramie? I co mam teraz zrobić? Pisać swój PIN. A nie wiem, czy ten... Czy o to im chodzi? Nie, bo ja wygasiłam. Co ja zrobię? Aha, bo tu trzeba OK zrobić. 4 trzeba. Jakie to trudne. Aha, i tu OK. Boże, jakie to trudne. Nie. Jak nie? No to ja... PIN. Jaki masz PIN do telefonu? No taki właśnie, poczekajcie kochani. No jestem. No i ja chciałam sobie założyć konto na Instagramie, aby móc wrzucać swoje zdjęcia, swoje selfiki i jakieś takie zdjęcia, które ja bym chciała wrzucać. Bo wiecie, konto o matko i córko to prowadzi Paulina i ona tam dba o te zdjęcia, dba o jakość, dba, aby te zdjęcia były takie poniekąd artystyczne, wybiera, które zdjęcie wrzucić na tego Instagrama, a ja chciałam prowadzić
sprawdzić swoje konto, tak wiecie, tak na luzie, z przymrużeniem oka. Moim zdaniem to po prostu powinnaś takie zdjęcia z przymrużeniem oka wstawiać na Instastory, będzie się więcej na story działo, będzie więcej ludzi oglądało, a nie wolno się tak rozdrabniać, mamo. Ale wiesz co, kochanie, ja ci, wiesz co ci powiem, wiesz co ci uświadomię, czego ty chyba... O czym ty nie masz w ogóle pojęcia może nawet. Tak? Że zdjęcia na Instastory widać tylko przez 24 godziny. No widać. No, jaka szkoda. Jak ja sobie zrobię jakieś fajne selfie... No to jak zrobisz fajne selfie, to se dodaj, jak będzie w dobrej jakości, nie? Ale ja nie wiem, czy to według twoich kryteriów będzie fajne. Ale zrób se Touch ID. Co mam zrobić? Poruszaj lekko palce między skanami. Co to znaczy? Że musisz robić tak. Utwórz kod. I teraz mam jakiś kod sobie wymyślić. Jezus, ja potem nie wiem, gdzie mam jaki kod wpisać. Se zrób taki, jak masz PIN. A jaki był ten PIN? Więc ja już mam swój telefon, już wszystko działa, jeszcze tak nie znam dokładnych funkcji, ale powoli, powoli będę się uczyć. No i możecie w komentarzach głosować, jak to z tym Instagramem ma być. Może przekonam Paulinę albo może chociaż zaczniemy o tym rozmawiać. A w międzyczasie zobaczcie, jak obrodziło nam w kalendarzu adwentowym. Zobaczcie, ile jest tutaj prezentów, ponieważ uzupełniłyśmy te brakujące okienka i... Ja wiem, że muszę dzisiaj wyciągnąć piąteczkę, więc już sięgam po piąteczkę. A możesz to nagrywać, kochana. Wiem, że tam jest karteczka, no, piąteczka. Ja zrobiłam to w całkowicie inny sposób, ponieważ ja wymyśliłam w ogóle jakieś takie numerki, takie niezwiązane z niczym, aby Paulina nawet nie domyślała się tego, że piątego będzie ta torebka. Ja mam na przykład numerek 75, bo wtedy nie wiadomo, którego dnia będzie... te 75. No ale dobrze, ja szukam piąteczki. Ta-dam! Jesteście ciekawi? Chyba się domyślam, co to jest, ale jeszcze pewności nie mam. Nie, to dalej nie wiem, co to jest. Kapciuszki! A pokaż, kochanie, jak ja mam dzisiaj skarpetki. Ja mam dzisiaj takie skarpetki w Mikołajki. Wprawdzie to jutro jest Dzień Świętego Mikołaja, no ale ja już dzisiaj ubrałam takie skarpetki. Ty, no karteczka niemożliwa. 72. No to szukaj. I ja właściwie nie wiem, co jest pod 72, bo to też było takie spontaniczne, losowane i w ogóle nie wiem. Takie leciutkie, mięciutkie. Czyżby też skarpetki? Ale tyłem pokazujesz. Sorry. A przód taki ładny. Mięciusie. Mięciusie? Mówiłam, mięciusie. Mięciusie? Mięciusie. Gdzie ten głos? Gdzie głos załamał? Słyszałaś? Fajne. Tutaj zostawiłam cenę. No, ty lubisz tak zostawiać ceny, widzę. Fajne, nie? Fajne? No. No i dobrze. Kochani, nie chwaląc się, to ja wiem, że jak trzeba z jakiejś sytuacji ładnie wybrnąć, albo trzeba coś świetnego wymyślić, to ja się do tego nadaję. Bo ja potrafię czasem wybrnąć z jakiejś sytuacji i czasem wymyślić coś zaskakującego. Jak na przykład to, że w tym roku robimy sobie te kalendarze adwentowe, to również był mój pomysł, bo poczułam, że jesteśmy troszkę pod ścianą w związku z tymi kalendarzami adwentowymi, a bardzo to lubimy. Także wiecie, potrzeba matką wynalazków, jak to mówią. No i w tym roku zapowiedziałyśmy, że będzie kalendarz adwentowy dla widzów i będziemy tych widzów losowały w dniu, w którym będziemy w domu, nie będziemy na wyjeździe i będziemy miały czas. Ale kochani, tego czasu jest teraz tak mało. Ja w szkole mam mnóstwo sprawdzianów, kartkówek, oprócz tego nadrabiam zaległości za dni, w których byłam chora. Moja mama była chora, więc też nie miała siły, leżała praktycznie cały czas w łóżku przez 2 dni. Oprócz tego właśnie mamy zamieszanie z tą książką, więc po prostu najprościej w świecie nie mamy czasu. Nie miałyśmy czasu wcześniej na zrobienie tego kalendarza adwentowego, przez co wy nie dostajecie prezentów. A że chcemy wam się odwdzięczyć za piękne kartki, za piękne listy, fanarty i cudowne prezenty, to stwierdziłam, że zrobimy jeden odcinek
Powiedzmy, że w przedziale 14-18 grudnia, jakoś tak w któryś z tych dni ten odcinek się pojawi. I właśnie w tym odcinku wylosujemy 24 osoby, które dostaną od nas świąteczny prezent. Normalnie w odcinkach, w vlogmasach zaszelcowaliśmy 24 osoby, więc tym razem też tak zrobimy. No i właśnie chcieliśmy usłyszeć te prezenty jeszcze przed świętami, ale zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. Mimo wszystko prezenty będą, ale zrobimy osobny odcinek. Kochani, wczoraj kalendarz od Marty otwierała Paulina, więc dzisiaj zrobię to ja. Poza tym w komentarzach pisaliście, abyśmy czytały to, co jest pod nakrętkami. A ja teraz szukam piąteczki. Oczywiście czytać będziemy, ale nie wiem, gdzie jest piątka. Szóstka, piątka jest, widzę piątkę. W tym szaleństwie jest metoda. I mamy dwie maseczki, bananową i arbuzową. Którą wolisz? Arbuzową. Dziękuję. Dziękujemy. Kochani, dzisiaj to ja otwieram kalendarz M&M's. M&M's? M&M's, lecą w kulki. Milky Way! Czyli w dzisiejszym odcinku mięciutko. Miękki batonik, miękki prezencik od mamy. Teraz mnie nie widać? Jezus Maryj, to takie musisz fajne. Musisz się niżej położyć. O Boże, że było świąteczne tło. Świąteczne tło. Ja. Boże drogi, co ona wymyśliła? Czekaj. O, i jeszcze z tamtej strony? Podwinęła się, widać pościel. Bo tak, to jest ostatnia takie... scena tego vloga. Tak. Tego vlogmasa. Chciałam się pożegnać z wami, a ja mówię, no to na świątecznym tle. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, nie śpijcie. Znaczy chyba, że w nocy. Pa, pa, kochani. A, kupujcie nasze książki, no i bajo. Do kolejnego odcinka, dobranoc. Oła! Przepraszam.